Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz. I zaczynamy od podpunktu A. Mamy tutaj ułamek, który musimy zamienić na ułamek niewłaściwy, jak chcemy wykonywać mnożenie. Czyli mamy tak. 1 razy 8 to 8, dodać 7 to 15 ósmych. Razy minus 6. Da się skrócić, to skracamy na 2. Tu będzie 4, tu będzie 3. I teraz 15 razy 3, jeszcze minus, czyli minus, tutaj 45, na dole zostaje nam 4. Wyciągamy całości, w 45 czwórek mieści nam się 11 i zostaje nam jeszcze 1 czwarta. Tutaj jedno i drugie na ułamek niewłaściwy. 1 razy 5 to 5 plus 1 minus 6 piątych razy 2 razy 2 to 4 plus 1, 5 drugich. Piąteczki nam się skracają, szóstka i dwójka też. Wychodzi nam minus 3. Na ułamek niewłaściwy, a to odwracamy i zamieniamy na mnożenie. 1 razy 3 to, przepraszam, 1 razy 4 to 4, plus 3 to 7, minus 7 czwartych. Zamieniamy na mnożenie i odwracamy 1 ósma. Skrócić się nie da, wymnażamy górę z górą, dół z dołem, czyli otrzymujemy 7 trzydziestych drugich. Teraz tak, to na ułamek niewłaściwy, a to na zwykłe. 1 razy 3 to 3 plus 1, 4 trzecie razy 1 druga. Da się skrócić, tu jedyneczka, tu dwójeczka. Otrzymujemy 2 trzecie. Dalej. Mamy takie coś, myślę, jak to najprościej zrobić, chyba na ułamkach zwykłych. Zatem będziemy mieć. Z tego sobie robimy 5 całych. 1 czwartą dzielimy, a to na ułamek niewłaściwy na razie. 1 razy 2 to 2 plus 1, 3 drugie. Teraz co na ułamek niewłaściwy? 5 razy 4 to 20, dodać 1, 21 czwartych. Zamieniamy na mnożenie i odwracamy. Da się skrócić. Tu jedynka, tu dwójka, tu jedynka, tu siódemka. Minus 7 drugich, wyciągamy całości i zostaje nam 1 druga. Teraz tutaj tak samo działamy. Minus 1 cała, 1 druga dzielone. 2 razy 3 to 6, dodać 1, 7 trzecich. To na ułamek niewłaściwy, 3 drugie, to na mnożenie, a to odwracamy. Ok. Mamy dwa minusy, więc nasz wynik będzie dodatni. Nie da się poskracać, no to wymnażamy górę z górą. I mianownik z mianownikiem, czyli dół z dołem. Tutaj mamy dodawanie, potrzebujemy wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem dla czwórki i piątki jest dwudziestka. Zatem mamy minus 1, 20. 20 dzielone na 4 to 5 razy 3, 15. Dodać 7, 20. 20 dzielone na 5 to 4 razy 1, 4. Tu mamy odejmowanie, więc możemy sobie tutaj zamienić szyk. I mamy 7 i 4 dwudzieste. Odjąć 1 całą i 15 dwudziestych. Tutaj jest liczba w liczniku mniejsza niż tutaj. To dajemy o jedno do dołu,
czyli z siódemki robimy szóstkę i dodajemy licznik do mianownika. Otrzymujemy wtedy 24 dwudzieste. To oczywiście to i to jest ta sama liczba, tylko w dwóch różnych zapisach. I dzięki takiemu zapisowi, tej zamianie, jesteśmy w stanie teraz sobie to odjąć. 6 odjąć 1, 5, 24 odjąć 15, 9, mianownik przepisujemy. Teraz tutaj mamy 8, mamy 12, no to wspólnym mianownikiem będzie 24. Jedziemy. Minus 2, 24 na dole. 24 dzielę na 8, to 3 razy 3, 9. Odjąć. 24 dzielone na 12, to 2 razy 1, 2. Zwróćcie uwagę, że zarówno to, jak i to jest na minusie. To oznacza, że mamy tyle długu i kolejny dług. No to dług nam się sumuje. Zatem mamy tutaj minus 2 całe i 11 24. Tego się skrócić nie da. Teraz tutaj możemy sobie to od razu zamienić w głowie szyk, że to jest 4,50 odjąć 3,70, a to jest 80 groszy. Tutaj jest taka sama sytuacja jak wcześniej. Mamy tyle długu, a długi się ze sobą sumują. Zatem będziemy mieć 13 dodać 2, to jest 15, 10 plus 50, to 60. Tu mamy większy dług, a tutaj zwracamy dług. Jak to robimy? Otóż odejmujemy to od tego, a wynik zapisujemy na minusie. I będzie to minus 2,82. To jest liczba dodatnia, to jest liczba dodatnia, no to nie kombinujemy, tylko dodajemy. I tutaj będziemy mieć 16,25. Jeżeli macie problem z ułamkami dziesiętnymi, zawsze sobie to dodawajcie w słupku. Tu jest liczba ujemna, tu jest liczba ujemna, czyli będziemy mieć liczbę dodatnią. I teraz tak, tutaj mamy dwa miejsca po przecinku, tu są trzy miejsca po przecinku, czyli nasza liczba musi mieć trzy miejsca po przecinku. 82 razy 3 to jest 246 i te trzy miejsca po przecinku, czyli 0,246. Tutaj tylko jedna liczba jest ujemna, to oznacza, że ten nasz wynik będzie ujemny. Znów wymnażamy to sobie, zliczamy miejsca po przecinku, których mamy 3 i zapisujemy wynik. To odejmujemy od tego. Tu mamy 2 trzecie, więc tego na ułamek zwykły nie zapiszemy. Dlatego będziemy tu w ogóle o, hop, i mamy minus 3 czwarte, bo 0,75 na ułamek zwykły to 3 czwarte. Odjąć, no i tutaj 1 cała i 2 trzecie. Wspólnym mianownikiem dla czwórki i trójki jest oczywiście 12. Minus 12 dzielone na 4 to 3 razy 3 to 9. A tutaj mamy 12 dzielone na 3 to 4 razy 2 to 8. I tu jest znów liczba ujemna, czyli tu jest dług, a długi się ze sobą sumują. Zatem mamy minus 1 i 17 dwunastych, wyciągamy całości, minus 2 całe i 5 dwunastych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.